Drogi w miastach opustoszałe. Ruch jest zdecydowanie mniejszy niż zwykle. W przeciwieństwie do tego, co dzieje się na traktach prowadzących góry czy w beskidzkich miejscowościach. Dowodem są na przykład korki, które tworzą się od Skoczowa w kierunku Wisły. W Ustroniu były dziś prawdziwe tłumy turystów z całego województwa. Wszystko ze sprawą pogody i wyjątkowo długiej majówki. Fatima Orlińska. Jazda na rowerze, spacer z psem czy Nordic Walking brzegiem Wisły, obiad w karczmach i obowiązkowo lody. Tak Polacy spędzają długi majowy weekend, a pośród nich mieszkańcy śląskich miast. Ulice tych dużych opustoszały, korki z kolei tworzą się w kierunku beskidzkich gór. Każdy chce wykorzystać sprzyjającą aurę i kilka wolnych od pracy dni. Pojedźmy do Ustronia, pomyślało tysiące mieszkańców regionu. Ustroń jest taki, no bardziej, wiadomo, że jest uzdrowiskowy, ale jest taki urokliwy. Na przykład w Brennej to tak sama taka skała, nie? Tam nic takiego w Brennej ciekawego nie ma. No Wisła co? Taki malutki tylko ryneczek. No i co? Pani się przejdzie w 5 minut i tam już nic praktycznie nie ma, nie? No a tu w Ustroniu może pani jechać na Czantoria, może pani iść do Parku Leśnych Niespodzianek, może pani iść do muzeum. Park Zdrojowy jest fajny, amfiteatr, utropek. No jestem w nim zakochana. Jest bardzo spokojnie, bardzo miło, sympatycznie, tak normalnie. Sześniak mój startował na zawodach, na Jelenicy, na rowerskich, na rowerach, nie? No i mój syn też. I dlatego tak, żebyśmy tu dzisiaj przyjechali, nie? Bardzo fajnie tu jest, spokojnie, cisza, no dzisiaj oczywiście głośno, nie? Wielu turystów z województwa śląskiego na majowy wypad wybrało właśnie Ustroń, a to za sprawą jego niedalekiej odległości od stolicy Śląska. Kto jednak planuje ten kierunek na majowy wypoczynek, powinien wziąć pod uwagę dużą rotację samochodów, a tym samym problem ze znalezieniem miejsca parkingowego. Patrząc na mieszkańców aglomeracji śląskiej, katowickiej, to chyba ten dojazd w miarę prosty, bo wiadomo, no w Ustroniu to się dopiero, można powiedzieć, to jest brama Beskidów, a jak dojazd samochodem, czy też pociągami, gdzie od tego półtora roku naprawdę mamy super połączenia, czy to kolei śląskich w ciągu tygodnia, czy nawet PKP Intercity w ciągu weekendów. I myślę, że to jest też taki magnes, gdzie no co robimy? Jedźmy do Ustronia, bo blisko, bo fajnie, bo góry, bo rzeka, bo możliwość spacerów, no i też dobrego odpoczynku i tego czystszego powietrza mimo wszystko. Atrakcji z okazji długiego weekendu majowego w Ustroniu przygotowano wiele. W tym roku majówkę w górach można świętować do 5 maja włącznie, a w ofercie miasta są wydarzenia sportowe, kulturalne, kulinarne i koncerty na otwartej scenie na rynku. Odbywa się duży festiwal rowerowy, Downhill City Tour, który odbywa się zarówno tutaj na rynku w postaci zawodów na pantraku. Jest zjazd na Urban Downhill na Zawodziu pomiędzy piramidami, a oprócz tego tradycyjny Downhill, który odbywa się na następny dzień w niedzielę 5 maja na Palenicy. To jest tak rowerowo. Oprócz tego mamy bieg, szczyt wytrzymałości. Dla osób, które lubią biegać, polecamy jutro wcześniej, bo o 6 rano rozpoczyna się start właśnie na Poniwcu Małej Czantorii i ludzie mogą tam wypróbować swoje możliwości podbiegów i biegów z powrotem. Pełen kalendarz wydarzeń dostępny jest na stronach urzędu w Ustroniu.